mówią, że go nie widać, że jest jakiś taki niedostępny, że nie można go dotknąć, że się przed nami ukrywa, to przecież nieprawda, kłamstwo. Z Bogiem możesz się spotkać i tego doświadczają katolicy od początku funkcjonowania Kościoła, setki, miliony osób. No, żebyś nie pomyślał, że to jest jakieś zarezerwowane tylko dla wybranych osób. Nieprawda. Ty też możesz to zrobić. Jeśli chcesz, mogę Ciebie tego nauczyć. I oczywiście spotkanie z Bogiem jest łaską, ale też jest pewną umiejętnością. I zobacz, że tak wiele osób zabiega o to, aby mieć chociaż 5-minutowe spotkanie z papieżem, a Ty możesz mieć audiencję generalną z samym Bogiem. Nie odbywa się to jednak automatycznie. Spotkanie z Bogiem rządzi się pewnymi prawami. Nie da rady tego zrobić od tak, pośpiesznie, byle jak. Dlatego daj mi kilkanaście minut, a wprowadzę Ciebie w ten świat spotkania z Bogiem. Zresztą Jezus powiedział, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dlatego to ucho trzeba nastawić, trzeba podjąć pewną refleksję. Życie duchowe to nie jest tylko, że mi się chce i to już wystarczy. To nie jest tylko przewracanie koralików różańca i odmawianie kolejnych dziesiątek. To jest pewien trud refleksji, wchodzenia coraz głębiej w Słowo. Dlatego jeśli jesteś gotowy, no to zaczynajmy. Pozornie nie ma żadnej różnicy. I tutaj są literki, i w reklamach są litery, i w gazecie jest jakiś tekst. Ale jednak dzięki wierze wiemy, że czytając Słowo Boże wchodzimy w sferę sakrum. Spotykamy się z Bogiem. Dlatego trzeba zarzucić wszelkie nasze czytelnicze przyzwyczajenia, bo nie możemy czytać Słowa Bożego jak gazetę. Bo jak tak się stanie, no to będziemy czytali wrażeniowo, czyli będziemy wyszukiwali, aby coś nas poruszyło, zaskoczyło. Albo kiedy będziemy czytali sensacyjnie, to będziemy oczekiwali jakichś skrajnych emocji, aby coś nas rozbawiło albo przestraszyło. Zresztą nie oszukujmy się, jak czytamy gazety. Czytamy je przeważnie bardzo pobieżnie, szukając wyróżniających się tytułów. Nie tak, żeby zapamiętać wszystko. Dlatego kiedy spotykasz się z Pismem Świętym, zrezygnuj z dotychczasowych nawyków czytelniczych. Dlatego, że tutaj masz się w Słowie rozsmakować. Pierwsza rada. Czytając Pismo Święte, traktuj je jako niepowtarzalną książkę, która w każdym, dosłownie w każdym słowie do Ciebie przemawia. Nie ma w niej nudnych fragmentów. Wszystko jest w niej ważne. Podchodzimy do świętego tekstu, nie chcąc uronić ani jednego słowa. Słowo Boże jest żywe. Co to konkretnie oznacza? W 4 liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, że jest zdolne oddzielić ducha od duszy, staw od szpiku, że jest zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Czyli wynika z tego, że po przeczytaniu słowa coś w nas pęka. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże jest żywym spotkaniem. A jak to bywa z żywymi spotkaniami? One coś w nas powodują, motywują, zachęcają albo demotywują, osłabiają, zniechęcają, wycofują. Wszystko zależy od tego, z kim się spotykamy. Siadając więc przed Pismem Świętym, trzeba wiedzieć, że spotykamy się z osobą, a nie tylko z informacjami historycznymi na temat tego, co się kiedyś wydarzyło w Izraelu. Bo Pismo Święte to nie jest tylko stara książka, ale głos Stwórcy, który chce się z nami skontaktować, chce dalej z nami pracować, aby kontynuować swoje dzieło stwórcze. No i pojawia się pytanie, co zrobić, aby zobaczyć w tym Boga, a nie tylko informacje i wiedzę na Jego temat. Otóż trzeba dostrzec w Piśmie Świętym pytania, które stawia tekst, aby nie tylko się dokształcić, ale również konfrontować swoje życie ze Słowem, bo jeśli te pytania będą przez nas dostrzeżone, to wtedy będziemy je sobie zadawać. One będą prowokować do tego, aby inaczej spojrzeć na świat, na to, co nas otacza. A teraz takie porównanie, lekki obraz, aby wyjaśnić, o co chodzi w tym podejściu do Pisma Świętego. Sprawa ma się jak ze spotkaniem, z rozmową z lekarzem specjalistą. Czekamy na to spotkanie długie miesiące. Zależy nam na nim, ponieważ mamy się dowiedzieć na temat naszego stanu zdrowia. Co mamy zrobić, aby wyjść z pewnego bólu, z tego, że jesteśmy przytłoczeni właśnie naszą sytuacją zdrowotną. Więc kiedy jesteśmy już u tego lekarza, to patrzymy na każde słowo, zadajemy mu pytania. Kiedy coś jest dla nas niejasnego, to wtedy dopytujemy. Nie chcemy wyjść niedoinformowani z tego jego gabinetu.
I tak samo jest ze Słowem Boga. Jeśli przyjmiemy, że ono dotyczy tego, co jest istotne w naszym życiu, to będziemy to drążyć, będziemy w to wchodzić, będziemy poświęcali temu uwagę. I Bóg, kiedy dostrzeże zainteresowanie w naszych oczach, to wtedy daje nam owocowanie. Wtedy coś z tego wynika, pojawiają się emocje, coś się zadziewa, bo my po prostu tego chcemy. To jest rozmowa o tym, co jest najistotniejsze w danym momencie w moim życiu. Druga rada. Dopuść słowo do głosu. Niech ono sprawi, że wyjdą na jaw Twoje emocje i postawy względem różnych rzeczy. Rozważanie Słowa Bożego to nie tylko praca intelektualna. Chodzi o to, aby nastroić nasze serce, aby stworzyć pewien klimat. I oczywiście nie chodzi mi tu o jakąś sztuczność, że wprowadzamy siebie w jakieś dziwne stany, tylko bardziej o zaplanowanie środowiska odczytywania Słowa Bożego. Aby była tam cisza, bo mamy bardzo rozbiegany świat, który ciągle mówi czyń to, tamto, siamto i my jesteśmy po prostu rozczłonkowani na tysiące spraw. A tutaj musimy w odczytywaniu Słowa Bożego pamiętać, aby to nie było w tak zwanym międzyczasie, że przed chwilą coś się skończyło i za chwilę będzie trzeba biec dalej i robić inne rzeczy. Tylko to planujemy. Po co? Aby pokazać, że pragniemy tego Słowa, że my go wyczekujemy, że ono nie jest tylko dla nas jakimś smutnym obowiązkiem, jak to nam podpowiada Słowo Boże, że mamy wejść do swojej izdebki i zamknąć drzwi różnych spraw, aby to było dla mnie spotkanie tylko ze Słowem Bożym. Trzecia rada. Zaplanuj sobie czas, kiedy nikt nie będzie Tobie przeszkadzał, a Ty rzeczywiście będziesz chciał spotkać się ze Słowem Bożym i będziesz wręcz na ten czas czekać. Bardzo ważną rzeczą jest modlitwa do Ducha Świętego, bo to On nas prowadzi przez Słowo. I nawet gdybyśmy mieli najlepsze zaplecze intelektualne, to nic to nie da, jeśli nie będzie obok nas Ducha Świętego, bo On nam pozwala to odczytywać. Innymi słowy, my prosimy Boga o to, aby On nas przez to Słowo przeprowadził, aby nam je wyjaśnił, bo Pismo Święte jest tajemnicą i potrzebujemy kogoś, kto przed nami to odkryje, bo tak to się skupisz tylko na Jego powierzchowności. Nikt Ci go nie wytłumaczy, więc prośmy Duchu Święty przyjdź i nam wyjaśnij, co Bóg chce o tym Słowie powiedzieć. Czwarta rada. Módl się na początku do Ducha Świętego, by On dał Tobie przeżyć przygodę ze Słowem. Bóg nigdy się nam nie narzuca, dlatego trzeba postanowić ascezę, która sprawi, że pewne głosy zostaną wyciszone i usuniemy pewne wyobrażenia. Musimy pozbyć się rzeczy, przeżyć różnych stanów, które są nastawione tylko i wyłącznie na przyjemność, ponieważ one zagłuszają Słowo, pragnienie tego Słowa. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby stworzyć sobie laboratoryjne warunki, dlatego że życie po prostu zawiera wiele rozpraszaczy i powoduje bitwy duchowe. Ale źle by było, gdybyśmy powodowali w swoim sercu rozwarstwienie, że zaczynamy służyć dwóm panom, że podejmujemy decyzje, które nie są jednoznaczne. Dlatego usuńmy z naszego życia to, co będzie osłabiać kontakt ze Słowem. Piąta rada. Świadomie zrezygnuj z tego, co osłabia Twój kontakt z Bogiem. Nie pozwól sobie na chaos, który będzie Ciebie odciągał od Słowa Bożego. Dzięki temu, że zgodzimy się na jakiś brak, nasze oczy będą bardziej otwarte. No bo niestety dzisiaj mamy bardziej konsumpcyjny styl życia. Wszystko nas zachęca do tego, aby brać, korzystać, spożywać, doświadczać. No i niestety nie ma przez to oczekiwania na Słowo. Dlatego chociażby nawet takie odejście wcześniej od stołu i nienajedzenie się będzie już nam przypominało o Słowie. Będzie pokazywało, że nie chcemy, aby nasz umysł był przepełniony, aby psychika była przebodźcowana, aby wszystko było po prostu tak na maksa zagarnięte. Tylko że chcemy pokazywać, że Słowo jest wysoko na liście naszych potrzeb. Szósta rada. Pość. Pozwól sobie poczuć jakieś braki, by pragnienie Słowa doszło jeszcze bardziej do głosu. Trzeba wykorzystać te zmysły, które są u nas skuteczniejsze. Jeden powie, ja jestem wzrokowcem, a drugi, a ja zapamiętuję ze słuchu. No i oczywiście mamy różnorodność naszych temperamentów, charakterów, umiejętności, ale są takie sposoby, które działają u wszystkich i właśnie one zostały zapisane grubym rylcem w tradycji Kościoła. Czytanie na głos.
Chociaż kojarzy się ono z małymi dziećmi, które nie czytają jeszcze po cichu, to jest to metoda, która przynosi bardzo dobre rezultaty. Dlatego nie przejmuj się, że jesteś sam, usiądź w pokoju i czytaj to na głos. I dzięki temu nie tylko jesteś tym odczytującym, ale również jesteś słuchającym. I co ciekawe, święty Paweł w liście do Rzymian powiedział, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Nie ma tam wcale mowy o czytaniu. Dlatego dla przykładu czytasz, gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Czytaj głośno i słysz to, co jest odczytywane. Czytanie szeptem. Po głośnym odczytaniu tekstu podejdź do tematu jeszcze raz i odczytaj go szeptem. I zupełnie inaczej ustosunkujesz się do tego tekstu. Dlatego, że to pozwoli uzyskać taki subtelny wymiar słowa, że z większym wewnętrznym nastawieniem do niego podejdziesz. Będziesz miał lepsze skupienie. Zresztą, czy nie zdarzyło ci się, aby kiedyś odczytać coś szeptem, żeby to po prostu lepiej zrozumieć? Zresztą zobaczmy. Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Powolne czytanie. Starożytni bardzo powoli odczytywali i kilkukrotnie jakiś tekst. Cierpliwość popłaca. Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Czytanie mające na celu zapamiętanie. Staraj się tak odczytać tekst, by z niego jak najwięcej zapamiętać. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby wykuć, jak to przysłowiowo mówimy, na blachę, tylko żeby zapamiętać to ze zrozumieniem sensu tego tekstu. Czytanie z podkreślaniem tzw. słów kluczy. Czytając pobożny tekst, staraj się podkreślać słowa, które ciebie inspirują. Przez inspirację rozumiem to, że dane słowo wyłania się na tle całego tekstu, że w tym fragmencie to powoduje twoją złość, to ciebie zastanawia, to ciebie raduje, to wprowadza jakąś błogość. I później, kiedy tak popatrzysz na ten tekst podkreślany w różnych miejscach, to on już nie będzie tylko czymś zewnętrznym, tylko stanie się mapą twoich przeżyć. On będzie wyznaczał, jak słowo na ciebie oddziaływuje. I może nie na początku tej metody, ale po jakimś czasie możesz również obok tekstu zrobić sobie legendę i zapisać, którym na przykład kolorem, czy podkreśleniem, albo falowanym oznaczasz, które typy emocji. I później możesz nie tylko medytować samo słowo, ale również zastanowić się, dlaczego pewne słowa wywołują w tobie takie, a nie inne reakcje. I dzięki temu Pismo Święte staje się wręcz przeprowadzeniem takiego wnikliwego rachunku sumienia. Przepisywanie. Bardzo ciekawa metoda, że mnisi jako pierwszą księgę, którą przepisywali, właśnie wybierali Pismo Święte. I wyznaczali sobie jakieś zdanie, które widocznie najbardziej ich dotknęło i je przepisywali na kartkę, literka po literce. I dzięki temu te słowa, te znaki jeszcze mocniej zakotwiczyły się w ich umysłach i sercach. I spróbuj, naprawdę zobaczysz, że zupełnie inny stosunek nabierzesz do tego tekstu. Pojawią się jakieś emocje, bo nie tylko, że będziesz czytał to słowo, nie tylko, że będziesz gdzieś je widział, ale również i twoja ręka będzie musiała zadziałać w związku z tym tekstem. Siódma rada. Czytaj słowo na różne sposoby. Na głos, szeptem, powoli, przepisuj je oraz podczas czytania podkreślaj słowa lub sformułowania, które ciebie poruszają. Każdy fragment Pisma Świętego zawiera tak zwany fundament, czyli słowo, które mówi o jego głównym znaczeniu. I to nie jest kwestia naszego doświadczenia tego słowa, tylko rzeczywiście, co ono ma nam do opowiedzenia, jaka jest jego treść. Innymi słowy, możemy nazwać to słowem kluczowym, czyli jak sama nazwa wskazuje, że dostajemy do naszych rąk klucz, który otwiera nam dany tekst. Jeśli tego klucza nie będziemy mieli w ręku, to nie zrozumiemy tego słowa, niezbyt się z nim zaznajomimy, będziemy bardziej na zewnątrz jego, nie wejdziemy do środka, a nawet więcej, że to słowo nie odczyta nas i nie zinterpretuje. Ósma rada. Znajdź słowo kluczowe lub zdanie, które opisuje sedno całego fragmentu.
niech ono otworzy Ciebie na to, co znajduje się w całym tekście. W tradycji Lectio Divina, po lectio, czyli czytaniu, jest meditatio, czyli medytacja. I używając bardziej obrazowego języka, można by było powiedzieć, że medytacja to jest takie przeżuwanie słowa, takie trawienie go, że zgadzając się, aby ono w nas weszło do środka, ono nas przenika, nas napełnia i ukazuje nas samych sobie. I wiem, że brzmi to bardzo tajemniczo, dlatego że tak naprawdę ciężko jest to inaczej nazwać, bo tu się rzeczy boskie dzieją, nie tylko to, co jest ludzkie. To nie da rady tego wpisać w jakieś przyczynowo-skutkowe schematy. Słowo jest zasiewane i przychodzi z umysłu do serca. I to jest bardzo ważna podróż, ponieważ jeśli słowo nie przejdzie do serca, to ono wyschnie, ono zginie, ono nie pokaże nam tego, co miało pokazać, i to zawsze jest pewna tajemnica i ukazują nam się rzeczy, których my się nie spodziewaliśmy. Dlatego spotkanie i medytacja słowa jest zawsze w jakimś sensie ryzykiem. Pierwszym etapem medytacji według starożytnych ojców jest zbieranie słowa i wynikających z niego doświadczeń niczym mrówka. Dlatego nie przejmujemy się na początku efektem końcowym, co wynikło z tego wszystkiego, tylko jakie pojawiały się w trakcie medytacji emocje oraz w którą stronę prowadziło nas słowo. Drugim etapem jest praca pszczoły, czyli wytwarzanie miodu. I mamy te wszystkie owoce naszej medytacji rozważyć wzdłuż i wszerz. Mamy to wziąć i wprowadzić do naszego wnętrza. Gdybyśmy mieli zacytować Gwidona Kartuza, to byśmy powiedzieli, że trzeba dorodny owoc obrać z łupiny, aby dojść do miąższu. I to zawsze jest trudne, dlatego że różne roztargnienia i zmysłowość nie chcą, abyśmy wchodzili do środka, tylko zachęcają, abyśmy pozostali na powierzchni. To trochę jak z Maryją, która rozważała słowo, strzegła go. I to jest też sprawa boska, bo to Pan Bóg daje owocowanie i my nie możemy tego przyspieszyć, nie możemy tym manipulować, tylko On w odpowiednim momencie da owoc, a my musimy po prostu być, kolejny raz to powtórzę, cierpliwi. Jak poprawić tego efektywność? Starożytni bardzo często powtarzali słowa, które ich najbardziej przejęły. I wtedy to wchodziło nawet do ich podświadomości, wnikało do samego wnętrza, bo oni to powtarzali i powtarzali w rytm oddechu. I wtedy to nawet pracowało w ich umysłach z tymi różnymi negatywnymi słowami i z tymi różnymi ich problemami duchowymi, bo to słowo stawało się pewną tarczą na te pokusy, które w ich wnętrzu się znajdowały. Dlatego powoli powtarzaj słowo, dajmy to: Jezus uzdrowił, Jezus uzdrowił, Jezus uzdrowił. I w pewnym momencie czujesz harmonię z tym słowem. Trzeci etap medytacji to porównanie, konfrontacja. I słowo chce porównać moje grzeszne życie z ideałem, który proponuje mi Pan Bóg. I nie robi tego bez powodu, bo chce mnie wprowadzić w twórczy kryzys. Chce, aby coś z tego wynikło, bo Bóg nie zgadza się na byle jakość. Widzi pewne opory, które osłabiają moje życie, które sprawiają, że moje życie nie jest takie piękne i pełne, jakie mogłoby być. Dlatego wiedz, że kiedy prawdziwie medytujesz, to dostrzegasz, że wiele rzeczy jest do zrobienia, że jest pewna grzeszność. Ale właśnie dzięki temu słowo wprowadza mnie w doświadczenie mojej historii zbawienia w moim osobistym życiu. Dziewiąta rada. Medytuj słowo, czyli zaproś się do środka, do swoich bólów i wątpliwości, by zyskać nowe światło odnośnie Twojej sytuacji życiowej i spowodować kolejne przełomy. Słowo pozwoli Ci przeżyć je wraz z Bogiem. Słowo Boże nie chce nas zostawić samych z tym, co jest dla nas trudne. Dlatego zachęca nas do tego, abyśmy przemodlili te sprawy, które odkryliśmy dzięki kontaktowi ze Słowem Bożym. I to nie jest proste. Bardzo często z tego rezygnujemy. I to wcale nie ze złej woli, tylko czasami z lęku, z tego, że nie do końca rozumiemy, co tak naprawdę odkryliśmy. I zobaczmy, jak było w wypadku Maryi. Podczas zwiastowania ona nie wiedziała, co się dzieje. I dopiero kiedy poszła do Elżbiety, to stwierdziła, że skonfrontuje się z tym, co usłyszała, co przeżyła.
i wypowiedziała te swoje słynne Magnifikat, wielbi dusza moja Pana, i popłynął hymn dziękczynienia. I dlatego zawsze zapamiętajmy jedną rzecz i przyjmijmy to jako pewnik, że Słowo nie chce nam wytykać błędów. Ono nie chce nas dobijać, że sobie z czymś nie radzimy, że mamy jakieś braki. Tylko Słowo chce poprawy stanu naszego życia. Słowo Boże ma wymiar i duchowy, i terapeutyczny. Bóg chce nam się tutaj ukazywać jako ktoś, kto chce współpracy z nami, kto chce przepracowywać te rzeczy, które są najbardziej dotkliwe, bolesne dla nas. 10. rada. Módl się tym, co odkryłeś dzięki Słowu. Przedstawiaj Bogu prawdę o sobie i powierzaj Mu swoje życie. To prawda, że życie pędzi i kiedy jesteśmy w danej sytuacji, to nie mamy czasu na to, aby to jakoś w szczególe zanalizować, aby dzielić włos na czworo i myśleć, czy tak, czy siak. Tylko musimy teraz, w tym momencie, wybrać jakąś z opcji. Więc pytamy, jak w tym rozbieganym świecie mamy żyć Słowem Bożym? Otóż zapewniam jedno. Każda dobrze przeżyta medytacja coś w nas zostawia. Sprawia, że ta mądrość, która z niej wynikła, nie jest tylko jakąś wyuczoną, tylko staje się częścią nas, wchodzi w tkankę naszego myślenia. I kiedy z kolei w tym biegnącym świecie natrafiamy na coś, to wtedy już wiemy, co mamy zrobić, bo kiedyś to przeżyliśmy, bo kiedyś podjęliśmy dobrą decyzję, rozwinęliśmy nasze myślenie. Dlatego czyńmy jak najwięcej medytacji, aby w różnych punktach mieć już przemyślane rzeczy na zaś, na przyszłość, na to, kiedy nas to może na bieżąco zaskoczyć. 11. rada. Zadbaj o dobre spotkanie ze Słowem, ponieważ każda dogłębnie przeżyta medytacja kiedyś się Tobie przyda i uchroni Ciebie przed kolejnymi błędami. Ktoś, kto mówi, że Ewangelie są tylko takim idealizowaniem, na pewno sam z uwagą nie przeczytał Ewangelii, bo tam postacie są aż nadtoludzkie. To w świętych, pobożnych obrazach postacie mają aureole, są świetliste, a w Ewangeliach co chwilę są błędy, konieczność ponawiania decyzji, żeby pójść za Jezusem. I to jest plus. Dlaczego? Dlatego, że my możemy dzięki Słowu Bożemu wejść w formację ucznia. Możemy zobaczyć, co to znaczy ciągle na nowo powstawać. I taka jest właśnie nasza droga. Upadki i ciągłe powstawanie, aby być obok Boga. 12. rada. Traktuj Słowo Boże jako obserwację drogi apostołów, która bardzo wiele mówi o Twojej osobistej drodze do Boga. Ona nie musi być idealna. Odbywa się pośrodku wewnętrznych oporów, ale z nieustanną walką Boga o nas. Bóg dostosowuje się do naszego tempa. Tak jak tłumaczył wiele apostołom, tak i do nas ma cierpliwość. Jeśli denerwuje Ciebie jakaś Ewangelia, to nigdy w życiu jej nie odrzucaj, bo Słowo jest zadaniem. I nawet powiem więcej, że z tych fragmentów Ewangelii, które powodują skrajne emocje, które nas w danym momencie trochę przerażają, które nas zniechęcają, wychodzą najlepsze owoce. Dlatego, że tam jest coś ukrytego dla nas i my może na ten moment tego nie rozumiemy. I dlatego musimy z tym chodzić, to rozważać. I chociaż u początku nie wiesz, jak to ugryźć, to w miarę przebywania z tym Słowem, zasiewania go coraz głębiej do swojego wnętrza, Pan Bóg i Duch Święty otwierają różne kłódki i rozluźniają więzy, które krępują to Słowo. Dlatego odwagi i cierpliwości i ukaże Ci się z tego słowa coś, co może zrewolucjonizować Twoje życie. 13. rada. Nie poddawaj się. Chodź ze Słowem Bożym do bólu. W pewnym momencie odczytasz, co ono dla Ciebie znaczy. Ewagriusz z Pontu i Kasjan wymienili wady, które osłabiają nasz kontakt ze Słowem Bożym. I są to łakomstwo, nieczystość, chciwość, smutek, złość, ociężałość duchowa, lenistwo, próżność i pycha. Te 8 wad jest 8 demonami, które nas kuszą, abyśmy odeszli od Słowa Bożego. I trzeba niezwykłej uwagi i cierpliwości, czasami rozmów z kierownikiem duchowym, aby zobaczyć taktykę złego na nas, gdzie on zagiął tego parola, aby nas zniechęcić do kontaktu z Pismem Świętym. 14. rada. Oceń, który demon odciąga Ciebie od Słowa. Znajdź go, nazwij, podejmij kroki, by osłabić jego oddziaływanie.
kiedy wreszcie zacznę sprawniej czytać Pismo Święte? Każdy o to pyta na początku drogi, a tutaj trzeba po prostu cierpliwości, jak ze wszystkim, aby wypracowała się intuicja, potrzeba czasu. I na początku niezbyt wiele będzie się rzeczy czuło i będzie to wymagało pewnego trudu, ale jak to mawiał święty Grzegorz, że Pismo Święte rośnie wraz z czytającym. Dlatego dla rodzica będzie jak rodzic, dla prawnika jako prawnik i im więcej będziemy to robić i częściej się spotykać ze Słowem, tym będzie nam to wychodziło lepiej. Dlatego zachęcam, dawajmy sobie szansę i róbmy to z zaangażowaniem. 15. rada. Czytaj codziennie Ewangelię, która jest odczytywana w trakcie liturgii mszalnej. Najlepiej jest wejść w rytm czytań liturgicznych i wtedy jesteśmy prowadzeni przez Kościół. Bo zobacz, jak wielkie jest ryzyko poddania się takiemu zniechęceniu względem słowa, które mnie oskarża, które zadaje zbyt wiele pytań i my po prostu to słowo wymijamy. Dlatego zachęcam, abyś wszedł na jakąś katolicką stronę www i tam znalazł sobie czytania, które danego dnia są odczytywane w całym Kościele. I wtedy stajesz się częścią większej całości. Wtedy nie tylko ty, ale cały Kościół dzięki temu słowu konfrontuje się ze swoim wnętrzem. 16. rada. Daj sobie czas. Będzie coraz lepiej, jeśli będziesz to robić często i sercem.